przychodzi taki moment, kiedy człowiek powinien skoncentrować się na jednym działaniu, na jednej kategorii działań. Sprawy przyziemne należy pozostawić tym, którzy się do tego najbardziej nadają, czyli na przykład mi, na przykład wam, a cały wysiłek, całą energię trzeba wpchnąć w to, żeby powrócić do zdrowia, dobrej formy, do normy po prostu. Zachęcam was gorąco, abyście stali się tymi osobami, które mogą uczynić wiosnę. Dorocie, naszej komórce. Jeszcze raz chciałabym wszystkim bardzo podziękować. Ja dzisiaj tylko chodzę i dziękuję, ale po prostu jestem tak wdzięczna i to, co tu się dzieje, po prostu absolutnie przerosło wszelkie moje wyobrażenia o tym, co się mogło stać. Siedząc tam, no i popłakując ściwa, przypomniałam sobie takie zdanie, że nikt nie jest samodzielny. Że my nie jesteśmy osobni, że ludzie potrzebują ludzi. Ja jeszcze raz mam na to. Zachęcam was gorąco, abyście stali się tymi osobami, które mogą uczynić wiosnę.